Sí. Cześć, słuchajcie, co ja tutaj wyprawiam. Widziałem kiedyś taki fajny sposób wiązania ósemki, taki podstawowy węzeł, ósemeczka, który polegał na tym, że właśnie tak się robiło z podrzutu liny. Widziałem to. Jak widzicie, nie wychodzi mi. Ograniczę się do zawiązania ósemki, bardzo fajnego węzła pogrubiającego linę na końcu w sposób klasyczny. Niby prosty węzeł, ale bardzo przydatny. A ponieważ ósemka, to chcę Wam pokazać dzisiaj 8 różnych wariantów ósemki. Zapraszam do oglądania materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, jeżeli tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrypcji kanału. Pozwoli to bardziej wyświetlać Tobie moje materiały, a mnie sprawi ogromną przyjemność. No i ewentualnie komentujcie, może Wy macie, jak znacie jakieś inne odmiany ósemki. Zapraszam do oglądania filmu. Zacznijmy może od tego, do czego służy nam ta ósemka. Zobaczcie, tutaj mamy taki element zwany kipą, czyli taka przelotka, taka można powiedzieć, po żeglarsku kipa, która prowadzi nam jakoś linę, tak? Nadaje kierunek linie, ta lina nie lata jak chce po pokładzie. I teraz, żeby lina nam nie wyleciała z tej kipy, no to na końcu wiążemy węzeł, na przykład ósemkę. I węzeł ósemka, jak sama nazwa wskazuje, zobaczcie, to jest nic innego, jak o, tu idziemy pod spodem, do środka. Oczywiście nie róbmy tego na samej końcówce. I jest taka figura 8. Przypomina ósemkę? Chyba trochę przypomina. I zobaczcie, zaciągamy i w tym momencie lina nam z tej kipy nie wyskakuje. Także teraz już będziemy pokazywali bez belki. Jest to ósemka, jest to fajny węzeł właśnie do pogrubienia końca liny. Zobaczcie. Tak. Teraz tu pod spodem, pod tą liną. No i tutaj do środka, żeby nam się zrobiła, zaciągnęła ósemka. I mamy figurę 8, fajne pogrubienie, ósemka. Drugą opcją ósemki, ja co prawda nie jestem fanem węzłów z pętelką, ale jest ósemka z pętelką. Czyli przekładam na końcówce nie całą linę, tak jak tutaj było przy zwykłej ósemce. Zobaczcie, zwykła ósemka, przekładam całą linę. Natomiast tu przekładam linę, końcówkę złożoną na pół. On nie trzyma, tak? On potrafi się rozwiązywać, ten węzeł, więc trzeba go dobrze zacisnąć. No i on ma za zadanie po prostu szybkie rozwiązanie, jakbyśmy bardzo chcieli szybko rozwiązać. On się jak zaciśnie, to wcale tak szybko się nie rozwiązuje. No ale taka jest jego idea. Przyznam się, że nigdy nie stosowałem takiej ósemki. Ósemka podwójna. Zobaczcie, kolejny z węzłów. Czyli to będzie już nasz węzeł numer 3. Zwykła ósemka, tak. Tu byśmy przekładali, a tu przełożymy jeszcze raz i mamy ósemkę podwójną. To co, idziemy dalej. Węzeł numer 4. Jak łatwo się domyśleć, była podwójna ósemka, to była pojedyncza, podwójna, to zróbmy potrójną. Ten węzeł w ogóle gdzieś się w nomenklaturze nazywa węzłem sztauerskim i jest znacznie lepszą ósemką niż zwykła pojedyncza. Zobaczcie, też jest i grubszy węzeł, ale łatwiej go rozwiązać i nie ślizga się, także warto. To kolejna ósemka, ósemka numer 5. Ósemka wielokrotna, tak? Mieliśmy pojedynczą, podwójną, potrójną, czy możemy zrobić większą, wielokrotną. Oczywiście, dowolnie krotną możemy zrobić, tylko wygląda już inaczej, trochę więcej z nią zabawy. Musimy sobie najlepiej ułożyć linę, tak? Byśmy ósemkę zwykłą wiązali w ten sposób,
A my sobie tutaj jeszcze więcej liny zostawimy. O, jeszcze więcej. Teraz zobaczcie, szykuję sobie tą linę. Raz od góry pętelka, znaczy linka i takie pętelki, raz od dołu. Czyli tu było od dołu tej liny, tu będzie od góry. Tak? No jeszcze za mało tej liny. Ma być wielokrotna, to zróbmy wielokrotną. Jak chcę tutaj duże pętle zrobić, żeby Wam pokazać ideę tego węzełka. Cyk i cyk. Podsłaniam trochę, tu muszę sobie przytrzymywać ręką. Przepraszam, nie jestem przezroczysty. Jak to mój dziadek mówił, że nie jesteś synem szklarza, nie jesteś przezroczysty. Ale układam, żebyście o, widzieli. Jeszcze jedno może uda się nam zrobić. Zobaczcie, pyk. I teraz co robimy? I teraz tą końcówką, no jest tutaj, oj, malutka, strasznie się nam zrobiła ta końcówka, ale tą końcówką przewlekamy wszystkie te oczka. Zobaczcie, lina tutaj szła góra-dół, no to my też tu góra-dół. Powinienem sobie dłuższą zostawić. Wiecie co, jedno oczko zdejmę, będzie prościej. Chodzi o ideę. Góra-dół, no to jedziemy. Góra-dół. Góra. Dół. Znowu góra, dół. I wychodzi takie coś i trzeba zaciągnąć. Tylko żeby ten węzełek ładnie wyglądał, no to musimy go ręcznie, porządnie pozaciągać. O, to już taki elegancki węzełek. Ósemka wielokrotna. Tak, spróbujcie zrobić sobie w domu, prześlijcie może zdjęcie, ile tych ósemek uda wam się zrobić. No dobra, i kolejna ósemka, już ósemka numer 6, tak zwana dwuósemka. Przyznam się, że ja jej wcześniej nigdy nie wykorzystywałem, ale taki dosyć ciekawy, ładny węzeł. Zaczynamy od wiązania zwykłej ósemki, tak, to muszę dużo dłuższą końcówkę sobie tu zostawić, bo będziemy tą końcówką za chwilę wracać z powrotem do węzła. Dlatego też i kadr jest troszeczkę inny, żebyście widzieli. O, jest ósemka, jest. I teraz zobaczcie, co się z tą końcówką dzieje. Wracam sobie, zobaczcie, wychodziła od dołu, wracam sobie do góry, górą, w ten sposób. Nie zaciągam jeszcze, ale teraz ta końcówka musi iść blisko tej liny. Cyk. Skoro ta lina idzie tu, to tak samo tutaj, zobaczcie, tu szła góra-dół, a ta w środku, to przy tej w środku sobie, żeby bliziutko przechodziła. Cyk. No i skoro ta lina wychodzi tutaj przez to oczko, tak, no to cyk. Tak to wygląda. Można sobie zrobić pauzę, zobaczyć, przybliżę i teraz tylko trzeba zaciągnąć. Nie mogę go zaciągnąć w ten sposób, tak szarpiąc, bo on mi się nie ułoży. Widzicie, o, zrobi się coś takiego i teraz tylko cały dowcip polega na tym, żeby go jakoś ładnie, o, pozbierać te luzy na końcach i jakoś w elegancki sposób go spróbować zaciągnąć. Tu jeszcze ta pętelka by ładniejsza była, jakbym ją trochę pociągnął. Gdzie ta linka idzie? Tu idzie. Dobra, jest cyk. O, i to jest taki taka dwuósemka. Taki bardzo gruby stoper, tak? To już tutaj nawet, zobaczcie, przez duże oczko nie będzie chciała mi wyskoczyć. To jeden z wariantów ósemki. Ósemka numer 7. Ósemka, którą możemy zawiązać na środku liny. Z tej strony mam dużo liny do końcówki, tak samo z tej. A ja chcę tu mieć zgrubienie, zawiązać ósemkę. Składam linę na pół i na tej złożonej na pół linie wiążę
ósemka. O, ułożyć. I to może służyć na dwa sposoby. Albo właśnie jako zgrubienie na linie, jak potrzebujemy do czegokolwiek, albo na środku liny, czy nawet na końcówce. Fajna pętelka, tak? Pętla. Z tego, co się orientuję, to chyba przy wspinaczce jest używana. Jeżeli ktoś z Was się wspina, to dajcie znać w komentarzu, czy dobrze kombinuje, czy nie. Bo na wspinaczce to się słabo znam, ale chyba to jest we wspinaczce używane. Jak potrzebujemy tego typu pętlę, oczywiście możemy ją zrobić również na końcu liny. Tak, jest to świetna pętla, bo dobrze trzyma i nawet jak się zaciśnie, łatwo ją rozwiązać. Czyli znowu lina na pół i ósemeczka taka przełożona na pół. Jest, jest. Ona nawet jak się zaciśnie, to łatwo ją rozwiązać, w przeciwieństwie do pętli zrobionej ze supła zwykłego. Takiej pętli nie używajcie, bo to jak się zaciśnie, to już kaplica. No chyba, że koniecznie chcecie mieć na stałe węzeł. Ciekawe, czy ktoś z Was pamięta, do czego taki węzeł jest dość często używany. Robiliśmy nawet o tym film. Nie podpowiadam tym razem, w zakładce piszcie w komentarzu. I słuchajcie, ósemka numer 8. Dobrnęliśmy do ósmej ósemki. Taka bajerancka, chociaż może komuś się przydać. Jeżeli potrzebujemy zrobić rząd ósemek, jedna po drugiej na długiej linie, no i nie przekładać całej liny. Nie wiem, może na przykład ktoś nurkuje i chce mieć na długiej linie co metr zawiązaną ósemkę, a schodzi na 20 metrów, no to trudno, żeby przekładał te 20 metrów liny. Śmierdzi pracą. Zobaczcie. Robimy tak. Układamy sobie tyle pętelek, ile chcemy mieć ósemek. Ale ja układam sobie, o, tak nie, bo tak nam nie wyjdzie. Muszę jeszcze przekręcić. O, zobaczcie, obracam sobie w palcach, żeby mi ładnie leżała. Takie pętelki sobie układam. Jedna. Druga. Bym sobie musiał czymś przycisnąć, ale zobaczcie, skręcając w palcach utrzymuje się, tak? Jest druga. I jeszcze jedną zrobimy. Ja zrobię trzy, żeby, bo więcej mi się w kadrze nie zmieści, bo za tym im więcej, tym trudniej. A przecież nie może być, że trudnych rzeczy nie umiem robić. Tak? I zobaczcie. Mamy w ten sposób ułożone pętelki. Teraz trzeba przełożyć tę linkę przez wszystkie pętelki naraz. Zobaczcie, skoro tu linka wychodziła od góry, no to tu jedziemy. Dół. I znowu góra, dół. Góra, dół. No i teraz to trzeba wszystko ładnie jakoś ściągnąć. Ściągam delikatnie. Zobaczcie, wiąże mi się pierwsza ósemka. Mogę ją przeciągnąć przez wszystkie pozostałe. Ściągając, zaciąga mi się druga ósemka i ściągam je przez, o, nie uciekaj, przez pozostałe. I na końcu wiąże mi się trzecia ósemka i zobaczcie, mam rząd trzech ósemek. No, ciekawe, ile Wam się da radę na jakiejś długiej linie zawiązać bez plątania. Dajcie znać w komentarzach, a może podrzucie jakieś fotki. Jestem bardzo zainteresowany. No, taka linka, taki sposób wiązania dla bajeru. Czego to człowiek nie wymyśli, żeby się nie zmęczyć. I to by było w tym odcinku na tyle na temat ósemki. Mam nadzieję, że materiał zainteresował. Jeśli tak, napisz w komentarzu, w jakich sytuacjach używasz ósemki, może w jakichś innych, nie wodniackich, nie żeglarskich, może się to gdzieś u Ciebie przydaje. No a mi pozostaje życzyć, podziękować przede wszystkim za uwagę i życzyć i miłego dnia i w ogóle wszystkiego dobrego i do zobaczenia na wodzie. Cześć!